Henryk Babuszyński żył w latach 1972-2012. Kibice znali go jako piłkarza takich klubów jak Górnik Zabrze, VfL Bochum czy Arminia Bielefeld. W 2003 roku rozegrał 10 spotkań w barwach Piasta Gliwice. Heniu Babuszyński był również filantropem, pomagał dzieciom i to przy jego pomocy powstał klub piłkarza przy Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach. Po jego przedwczesnej śmierci Wojciech Kijewski postanowił kontynuować organizację turnieju charytatywnego, z którego dochód przeznaczony jest na sportowy rozwój dzieci. Tegoroczna 19. już edycja odbyła się w Marko Football Center. Pamiętam pierwszą edycję 2006 rok na starym boisku Jurka Wojewódzkiego. Czasami bywały letnie turnieje i zimowe, więc stąd jest to 19. edycja. No fajnie, no byli przyjaciele Henia, byli znajomi z boiska, byli sponsorzy, były media. Bardzo serdecznie dziękuję Telewizji Imperium za to, że co roku nas wspiera, więc no pamiętamy o dobrym człowieku, o dobrym piłkarzu. Poprzednie edycje, no to był okres pandemii, więc też delikatnie nie nastawialiśmy się na duże zawody w trosce o zdrowie zawodników. Natomiast dzisiaj 8 zespołów. Myślę, że za przyszły rok, kiedy będzie jubileuszowa 20. edycja, dwudniówka na 16 zespołów minimum. Taki jest plan. W turnieju tym grają amatorzy, samorządowcy i byli piłkarze, przyjaciele Henia Babuszyńskiego. Jak zaznacza Wojtek Kijewski, wszyscy bardzo chętnie biorą udział w tym wydarzeniu. Zawsze zawodnicy chętnie przyjeżdżają i myślę, że w przyszłym roku również dopiszą. Pamiętamy no przede wszystkim, że tak, no Heniu był świetnym piłkarzem, reprezentantem Polski, a przede wszystkim był bardzo dobrym człowiekiem. Pomagał dzieciom, szczególnie z gliwickich domów dziecka, potem pomagał dzieciakom ze szkół. No więc warto pamiętać o dobrym człowieku. Hala, na której rozegrano turniej, graniczy ze szkołą podstawową numer 11, gdzie dyrektorem jest właśnie Wojciech Kijewski. Ale przede wszystkim jest tam klub piłkarza, który po tym turnieju wzbogacił się o kolejne pamiątki. Klub piłkarza, który rozrasta się dzisiaj, również przepiękne pamiątki. Szymon Wiercioch, sędzia, przywiózł koszulkę Henia z ostatniego niemieckiego klubu w Bundeslidze, w którym Heniek występował, Arminii Bielefeld. Piłkarze i oldboje Górnika Zabrze przynieśli koszulkę z autografami Górnika Zabrze. Pięknie, pięknie. A przede wszystkim najważniejsza rzecz, że dzieci ze szkoły podstawowej numer 11 mogły sobie w tym fantastycznym turnieju zagrać i nawet dwa mecze zremisowały. Marek Pszonak w tej edycji grał w drużynie przyjaciół Henia Babuszyńskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gliwice jest jednym z weteranów tego turnieju i choć nie pamięta swojego pierwszego występu, to wie, skąd się wziął pomysł, aby grać dla dzieciaków. Swojego pierwszego razu oczywiście nie pamiętam, w którym to było roku, ale pierwszy turniej w ogóle, w którym uczestniczył jeszcze wtedy były gracz w piłki nożnej Heniek Babuszyński, to był rok 2006. To był początek, wtedy była ówczesna dyrektor Domu Dziecka, pani Magdalena Budny, razem z Wojtkiem Kijewskim. Postanowili zorganizować pierwsze Mistrzostwa Polski Domów Dziecka i wtedy właśnie Heniek Babuszyński przyłączył się do tego swoją osobowością, swoją olbrzymią empatią, a też swoją wiedzą i kompetencjami do tego turnieju. I tak się to wszystko rozpoczęło w 2006 roku. A w czym zdaniem Marka Pszonaka tkwi urok tego turnieju? Co roku z ogromną niecierpliwością czekam na ten turniej. Jest to ogromna frajda. Przede wszystkim dlatego, że możemy się tutaj spotkać. Spotykamy tutaj tych, których znamy z boisk ekstraklasy czy pierwszej ligi. Spotykamy osoby, które są zaangażowane w środowisko sportowe, czy to w Gliwicach, czy na Śląsku. Ale spotykamy również swoich przyjaciół z różnych dziedzin, z różnych przedsiębiorstw działających na terenie miasta. Możemy ze sobą pobyć, ale przede wszystkim przyświeca nam jedna idea. To jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Ogromna promocja sportu. I to chcemy robić po prostu nadal. A że Heniek Babuszyński jest takim, można powiedzieć, naszym wszystkich, tak myślę, idolem, no to jego osoba staje się wzorem również dla tych młodych, którzy tutaj przychodzą i razem z nami grają w piłkę. Zanim poznamy medalistów, przenieśmy się na boisko i posłuchajmy, jakie nastroje panowały przed finałem. Górnik Zabrze. No to tutaj prawie wasz teren. Jakie nastroje przed meczem? No bojowe. Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować udaną pasę z rozgrywek grupowych i powalczymy o finał. Półfinał to niespodzianka dla was? No nie, no drużyna, w której gramy, nazwa i herb zobowiązuje, więc no przyjechaliśmy tu z określonym zadaniem i będziemy kontynuować. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. To zdradź chociaż trochę taktyki, defensywna, ofensywna?
No raczej będziemy grać ostrożnie, bo drużyna naszych rywali jest liczniejsza, więcej zmian, więc na pewno nie będziemy rzucać się do gardeł przeciwnikom. No a co z tego wyniknie, to zobaczymy. Czekamy. Miasto, tak. Urząd Miasta Gliwice. Widzę, że was bardzo dużo. No to dobrze, bo już powoli sił brakuje. Jak forma przed tym meczem? Dobrze, ale już zmęczenie jest na pewno. Rywale, no Górnik Zabrze, ambitnie. Super, tylko grać. Nie macie jakąś taktykę? Chyba nie. Już wszyscy naprawdę zmęczeni, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale cel? Oczywiście, awans do finału. Jak się nazywacie? Nazywamy się przyjaciółmi pod okręgu Zabrze. No i jaka taktyka na ten mecz? Taktyka, no nie możemy przed meczem zdradzić. Ale nie, mamy swój game plan. Wygrać? Dobrze się zaprezentować. Czy ten Brzuszek nie będzie przeszkadzał? Chcę? Nie będzie, nigdy w życiu. On nawet pomaga. W obronie łatwiej? Nie, w ataku. Dobra, widzę, że rozgrzewka tutaj pełna. Pełna. Skupiłem się na defensywie. A macie bramkarza? Tak, mamy. Ale on się nie chce rzucać w oczy. W poprzednich dwóch edycjach zwyciężyła drużyna złożona z zawodników Urzędu Miejskiego. Tym razem jednak urzędnicy musieli zadowolić się pucharem pocieszenia, bo zajęli czwarte miejsce. A jak przyczyny niepowodzenia tłumaczył kapitan tej drużyny Janusz Adamsiejko? No niestety, trafiliśmy do grupy śmierci, gdzie musieliśmy rozegrać trzy ciężkie mecze. W półfinale, w finale zabrakło pary. Bary, że się ciepło zrobiło, też jest to nie pomogło. No co zrobić, nie udało się trzeci raz z rzędu wygrać i zgarnąć pucharu na własne. Widocznie tak miało być. W przeciwieństwie do innych zespołów, urzędnicy nie wzmocnili się byłymi piłkarzami. Poza bramkarzem wszyscy związani z urzędem, bądź z urzędem, bądź z jednostkami miejskimi. Tak, że nie sięgaliśmy przesadnie po zawodowce, co kolega bronił w poprzednim meczu, więc już można powiedzieć, że jest swój. No bo to jest też w formule przyjaciele. Urzędnik już taki nadzień rozpisywaliśmy szeroko, jak w przypadku Jurka Wojewódzkiego czy Henia. Trzecie miejsce w turnieju zajęła drużyna złożona z przyjaciół piłkarskiego podokręgu Zabrze. Panowie reprezentujący podokręg byli zadowoleni z tego trzeciego miejsca, o czym przekonuje Arkadiusz Zawrot. No, duża niespodzianka myślę, bo tak naprawdę nie zapowiadało się tak okazale. Wywalczyliśmy, wybiegaliśmy, uśmiechnięci. Obyło się co najważniejsze bez poważnych kontuzji. Super, super sprawa. Trzeba też dodać, że była to jedna ze starszych wiekowo ekip, co jednak okazało się handicapem. No tutaj doświadczenie jednak. Nie trzeba dużo biegać, dobrze się ustawić, pograć z kolegami. Żartuję oczywiście, kondycja jest ważna, ale większość kolegów to tak naprawdę byli sportowcy lub obecni sportowcy, więc jest nam dużo łatwiej utrzymać dobry sportowy styl życia. Pan Arkadiusz wspomniał też, jaką funkcję miał pełnić Henryk Bałuszyński po zakończeniu kariery piłkarza. Tak, wspominamy, nie miałem okazji dużo współpracować z panem Henrykiem, ale pamiętam, że był jednym z kandydatów na prezesa podokręgu. Niestety ta śmierć trochę pokrzyżowała nam plany. Pamiętamy o nim, wspominamy go, cieszymy się, że jego duch jest z nami. Poziom tego turnieju był wysoki, a mecze bardzo zacięte. O tym, kto zdobędzie pierwsze miejsce, decydowała seria rzutów karnych. W tym elemencie najlepsza okazała się drużyna występująca pod szyldem przyjaciele Jurka Wojewódzkiego. Szymon Wojsaw, kapitan tego zespołu, nie był jednak tym faktem zaskoczony. Mocny skład i dlatego też liczyliśmy na wygraną. Szymon zdradził, skąd takie zrozumienie i zgranie w jego drużynie. Czy ogólnie rzecz biorąc gramy w takim składzie też w piątkach u pani Izy Wojewódzkiej. I bardzo było nam przyjemnie właśnie występować w tej drużynie i reprezentować świętej pamięci Jurka Wojewódzkiego. W finale drużyna przyjaciół Jurka Wojewódzkiego pokonała Oldboyów Górnika Zabrze, a to powód do dumy. Liczyliśmy się troszeczkę tak z dystansem, szanowaliśmy przeciwnika, 1-1, później karne, udało nam się w karnych wygrać. Z czego jesteśmy zadowoleni. Andrzej Orzeszek, broniąc barw Górnika Zabrze, trzy razy sięgał po tytuł mistrza Polski i choć pan Andrzej ma już 55 lat, to wciąż wychodzi na boisko, by wygrywać. To jest zawsze forma zabawy, raz przede wszystkim uczczenie imienia tutaj Henia Bałuszyńskiego, świetnego piłkarza, wspaniałego kolegi.
a też okazja, żeby jeszcze się spotkać, porywalizować. Wiadomo, jak się na boisko wychodzi, każdy chce wygrać. Może to już nie jest te granie takie zawodowe, ale nikt nie odpuszcza, każdy się angażuje w 100%. No fajnie, dotarliśmy do finału, nie przegraliśmy żadnego meczu w karnych, niestety ulegliśmy przeciwnikowi. W piłkarskiej karierze Andrzej Orzeszek występował na pozycji obrońcy. W tym turnieju stanął między słupkami bramki Górnika i spisywał się bardzo dobrze. W rzutach karnych zabrakło mu centymetrów, by obronić strzały rywala. Wie pan, no nie było najgorzej. Ten 1-1 był bliski wybronienia i mógł być kluczowy. Piłka przeszła pod ręką i to zdecydowało, nie? Przeciwnik strzelał, myśmy niestety dwa razy nie trafili. I przeciwnik okazał się lepszy. Ale pamięć o Henryku wciąż trwa. Fajnie, że ta pamięć jest ciągle żywa, nie? Ale jednocześnie mówię, żałuję, że nie może tu być z nami. Na pewno by tu z nami dzisiaj grał, ale no, zdrowie nie dopisało. No i Heniu ogląda nasze zmagania, że tak powiem, z góry. Puchary i medale wręczały Mirosława Bałuszyńska, żona świętej pamięci Henryka, Izabela Wojewódzka i Wojciech Kijewski. Znając popularnego kija na następny turniej, nie będziemy czekać do następnego roku.